film opowiada o bardzo tragicznej, przykrej, bolesnej dla nas Polaków. I już nie mówię o przyjaciołach czy rodzinie Agaty Mróz. Natomiast film się rządzi trochę innymi prawami niż prawdziwa historia. No my musimy zaciekawić ludzi historią o miłości, a nie tylko o tej tragicznej śmierci. Więc w tym filmie naturalną rzeczą jest to, że są momenty, w których ludzie są szczęśliwi. Jacek! Myśląc o tej roli, cały czas miałam w głowie jej miłość do swojego męża i do swojego dziecka. I wydaje mi się, że jest to film o dojrzewaniu Agaty do bardzo ważnych decyzji życiowych. Pani Agata, pani dzisiaj wychodzi? Bo doktor Zarzecki nic mi nie powiedział. Bo doktor Zarzecki już mnie nie leczy. A kto? Doktor Bielecka. Ta doktor Bielecka nasza będzie właściwie jedynym oparciem dla Agaty w momencie podjęcia najważniejszej decyzji, czy urodzić dziecko, czy usunąć ciążę. Ja gram taką osobę, której była tak niesamowicie energetyczna, taka prawdziwa i wiarygodna, że ja sobie stawiam sama bardzo wysoko poprzeczkę i sama się bardzo surowo rozliczam z tego wszystkiego, co robię. Staram się, żeby to było jak najprawdziwsze. Myślę, że film będzie bardzo fajny, będzie niósł bardzo pozytywne przesłanie, bo to będzie tak naprawdę historia, która może spotkać nas wszystkich. Jacek z jego wszystkich wypowiedzi, z tak jak go poznałam na planie, bo miałam tą przyjemność poznać go tutaj, wydaje się bardzo mądrym i takim spokojnym człowiekiem. Oni naprawdę wiedzieli, co jest dla nich najważniejsze w życiu.